Tam musi być wyklińsko, bo pisał, że widzę mi też wyklińsko. I co, na tą górę pójdziemy aż? Mhm. O Boże. To się idzie przyjemnie, bo nie jest wysoko. Jeśli zatrzymujecie się u prezesa, nie macie ochoty na jazdę konną, albo my nie mamy ochoty, to można wybrać się na Otryt, a na Otrycie znajduje się chatka socjologa. Jest to znane schronisko, no i my właśnie się tam kierujemy. A przed nami jest taki znak. Mam nadzieję, że spotkam jakiegoś miłego misia, koralgola. Lekkie podejście, a idziemy cały czas pod stromą górę, już chyba godzinę, końca nie widać, ale jest przyjemnie. Właśnie minęliśmy jakiś tam namiot w kształcie indiańskiego tipi i zobaczyliśmy tą tablicę, więc domyślam się, że tam powstała jakaś taka wspólnota, komuna, których kiedyś było pełno w Bieszczadach, teraz nadal to chyba kultywują niektórzy, no jakaś wolnościowa wspólnota, gdzie się spotykają ludzie i żyją w zgodności z naturą. Tam jest ścieżka do nich. Doszliśmy do tego tipi, którego wcześniej wam właśnie mówiłem. A to jest po prostu jakaś kolejna chatka. Chatka, w którą sobie ktoś postawił, czy mogę tam kuknąć. No ma teraz taki na podłodze karimatka, balkonik, piwnica. Piękna sprawa te Bieszczady, piękna sprawa. Piękna ognisko, co kawałek gdzieś są jakieś pozostałości po ognisku. Wszędzie sobie ludzie palą ognisko, to jest takie naturalne, fajne, miłe. Gitarkę, tam byliśmy u socjologów, tak samo gitarkę było słychać przed chwileczką. Chłopaczki sobie tam grały. A, no i cisza i spokój i nie ma telefonów. Nie ma tu zasięgu telefonów, więc jest zajebiście. Bo w ogóle nie trzeba sprawdzać telefonu, czy ktoś napisał, czy odpisał, czy nie napisał. Cisza. Po prostu telefon wyciszony, wyłączony i koniec. Doszliśmy. Chata socjologów jest przed nami. Trochę cofamy się od czasów najnowszych w Bieszczadach do przeszłości i może zastanawiacie się, dlaczego właściwie ludzie tutaj przyjeżdżali szukać tej wolności. Otóż w latach 80., w czasach PRL-u, praktycznie nikt tutaj już nie mieszkał w Bieszczadach, ponieważ wojna sprawiła, że ludzie, którzy tutaj mieszkali, zostali albo wymordowani, albo wysiedleni. Przed wojną przez wieki mieszkali tutaj bardzo wiele nacji, m.in. Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, Polacy, Cyganie, nawet Niemcy. I wszyscy ci ludzie żyli w pokoju, obok siebie. Często różne jakby te nacje mieszały się między sobą i naturalne było, że są rodziny, których rodzice są jakby z różnych narodowości. Zdarzało się, że razem wspólnie szli do kościoła w niedzielę, do kościoła na mszę, do świątyni. I właśnie rozstawali się tuż przed kościołem, bo niektórzy szli do cerkwi, a niektórzy do kościoła katolickiego. No i niestety wojna, kiedy przyszła z nacjonalizmami, sprawiła, że wszyscy ci ludzie tutaj praktycznie zniknęli. Zostali wymordowani, wioski zostały spalone, a ci, którzy zostali potem, kiedy już tutaj zarządzała ZSRR, zostali wysiedleni. No i potem przez wiele, wiele lat, zaraz po wojnie, Bieszczady były terenem w ogóle zamkniętym. Nikt tutaj nie mógł przebywać, przychodzić i policja tego, ówczesne służby pilnowały. No i dopiero w latach mniej więcej 80. Bieszczady zostały jakby otwarte. Trochę ludzi tutaj przesiedlono z zewnątrz, no a ci, którzy właśnie, tak jak Łukasz wspomniał, nie mogli się jakby znaleźć w społeczeństwie, szukali wolności, zaczęli tutaj przyjeżdżać, szukać szczęścia, tworzyć swoją własną historię.
patrzcie się, tu są grzyby, znalazłem. Moje pierwsze grzyby w Bieszczadach, a jedne z pierwszych grzybów w życiu. Może nie pierwsze, ale jedne z pierwszych. Tu jest jeden olbrzym, ale tam po prostu u góry jest taki wielgachny. Wow. I to jest grzyb. Co tam, panie grzybie? Mam styla. Przerywamy program, ponieważ znaleźliśmy ślady dzików. Zobaczcie. Tu był dzik. Tu też. Idziemy teraz drogą asfaltową w kierunku Chmielu. Nie chodzi mi o piwo, tylko miejscowość Chmiel, bo chata prezesa jest właśnie w Chmielu. I jesteśmy głodni, ale na szczęście na horyzoncie pojawił się jakiś malutki super sklep. W sensie nie chciałem powiedzieć supermarket, ale raczej to jest taki sklep. Co jeszcze ciekawe, jest tutaj za mną boisko, a ten budynek to jest taka szkoła. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Nieduża szkoła, więc domyślam się, że dzieci również jest tutaj niedużo. Chyba nie jest szkoła. O nie, to jest ochotnicza straż pożarna. Uratowani. Na szczęście sklep był dobrze zaopatrzony. Kupiliśmy sobie drożdżóweczkę, Snickersa, jabłko, banan i lodzik. Kasia użyje lodzika, ja za chwileczkę idę po swojego. Słuchaj, mam loda cappuccino. Ktoś z was zjadł takiego loda? W ogóle jakie lubicie lody? Lubicie lody w kubeczku, lody na patyku, czy lody takie kręcone gałki? O. Czy może lody rzemieślnicze? A, no teraz jest moda na rzemieślnicze. A jak rzemieślnicze, to jaki smak? Lodziki zjedzone. Więc to nie pokazaliśmy wam, jak je jedliśmy, bo skupiliśmy się na ich jedzeniu. Teraz nie straciliście zbyt wiele, robimy tego w jakiś inny, spektakularny sposób. Teraz bym się położył najchętniej w cieniu na leżaczku. A jeszcze musimy z pół godziny drałować, jak to się mówi? Drałować. Przez las. Po asfalcie. Dobra, idziemy. Kończy się niestety, różnie szumieć. Kończy się niestety nasz pobyt u prezesa. Spędziliśmy tutaj dwa cudowne dni. Jak było, Kasia? Wspaniale. Jest gorąco. Jest bardzo gorąco, jedziemy dalej, jedziemy. Fantastyczne miejsce, spokój, cisza. No. Cudowni ludzie. Mega. Jedziemy dalej, naprawdę jest tutaj pięknie. Polecamy, przyjeżdżajcie, jeździcie na koniu, zwiedzajcie Bieszczady. Bo nie dość, że dobrze tu karmią, też są dobrzy ludzie, pozytywna energia. Uwielbiam. Naprawdę, nasze rekomendacje. Zostawiłem tam lepkę przed chwileczką. Uwaga, przerywamy vloga, ponieważ mamy dla was ważny komunikat. W ostatnich miesiącach pojawiło się w naszym życiu dość dużo nowych obowiązków, dość dużo nowych projektów, które wymagały dosyć sporo czasu. No i teraz przed kolejnym etapem, przed jesienią, przed zimą, postanowiliśmy zrobić taką szybką kalkulację i by zachować balans pomiędzy podróżowaniem a pracą, postanowiliśmy zrezygnować z części obowiązków, które zabierają nam dość sporo czasu. Dlatego też z przykrością informujemy, że 19 września 2019 roku, czyli już za ponad tydzień, zamykamy nasz sklep z ubraniami. Sklep podróżowanie.pl przestaje istnieć, już nie będzie można zamówić sobie tych super bluz. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze sobie nie zamówił bluzy lub koszulki z podróżowaniem, to jest ostatnia szansa. Przyjmujemy zamówienia do 19 września na bluzy i koszulki. Więc jeżeli chcecie taką bluzę podróżowanie, to zapraszamy tam. Mamy też inne bluzy, mamy bluzę taką z napisem z boku Van Life Polska. Mamy też t-shirty, więc jeżeli chcecie na przykład taki retro t-shirt, proszę bardzo, mamy też t-shirty z łapką i z tyłu napisem Van Life Polska. To są moje, jedna z moich ulubionych, ale ta jest moja ulubiona. Jest to unikatowa. Supreme chce odkupić od nas ten wzór. Słuchajcie, Fruit Transit tylko i wyłącznie do kupienia na sklep podróżowanie.pl. Są też
koszulki z vanem, takie bardzo ładne. Z tyłu jest napis podróżowanie. Są białe i czarne, tak samo ta biała i czarna, tak samo ta biała i czarna. Bluzy też są białe, jeżeli ktoś lubi bluzy białe, to też są. Mamy też takie bluzy z napisem podróżowanie, van life. I ostatnia koszulka jest biała, ale ona ma na dole nadruk, uwaga. I jest tam nasz piękny, cudowny busik i jest home is where you park it, so, więc w języku polskim tłumaczy, dom jest tam, gdzie zaparkujesz. Więc jeżeli chcecie jakąś z tych t-shirtów albo bluzę, to zapraszamy na sklep podróżowanie.pl. Do 19 września 2009 roku przyjmujemy zamówienia, potem koniec, zamykamy po prostu sklep i już nie będzie więcej ubrań. Dziękuję bardzo. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jesteśmy nad Soliną i Łukasz wam pokaże, jaki mamy piękny widok. Piękny widok, wreszcie. Nie parking pod kościołem. Tak ładnie to wygląda. A my za chwileczkę bierzemy się na śniadanie. A dzisiejszy dzień mamy zamiar właśnie spędzić nad Soliną. Bierzemy kocyk, materac. Bierzemy materac? Jasne. Bierzemy materac, grilla i idziemy na dół świętować urlop, wakacje w Bieszczadach. Ale najpierw musimy popracować. Ale najpierw musimy popracować, dokończyć jeden odcinek. Także na chwileczkę się wyłączamy i wracamy w czasie przygotowań do wyjścia. Zostaw Janusza. Dobra, pakujemy resztę, tu już są ręczniki. Kasia jeszcze szykuje grilla. Spaliśmy na takim parkingu, on za dnia jest płatny, żeby tutaj trzymać samochód, trzeba zapłacić 15 zł, no co nie jest jeszcze taką może największą ceną, najdroższą, ale w nocy my przyjechaliśmy koło 8 i nikogo tutaj nie było, więc noc spędziliśmy za darmo i pan, który właśnie kolekcjonuje opłaty, powiedział, że to się zdarza, że można tutaj zostać na noc i nawet można rano wyjechać nic nie płacąc, także on był zdziwiony, że chcemy zostać, my stwierdzimy, że zostajemy tutaj na dzień, bo idziemy właśnie nad Solinę popływać troszkę. Niestety obok naszego parkingu jest zabroniona kąpiel, więc nie będziemy ryzykować, idziemy na strzeżone kąpielisko. Udało nam się, dotarliśmy na plażę, tak to można nazwać. Jest mnóstwo ludzi, ale znaleźliśmy sobie taki kącik w cieniu, żeby nie było nam za gorąco. No i rozkoszujemy się widokami. Dużo dobroci. Kiełbasy są, więc moi drodzy, zaczynamy ucztowanie. To jest dzisiejszy szef kuchni, szef Łukasz. Ja tu w ogóle nie pracuję do tego miejsca, moi drodzy. Dobra, koniec nadawania, bo jesteśmy głodni. Grillowanie przez pan. A jeszcze podałbyś mi drugi widelec? A ile potrzebujesz widelców? Jeden. Proszę. No, dziękuję. Zaczęło grzmieć, zaczęło szybka się chmurzyć. Ewakuacja. Więc no, na wszelki wypadek spadamy. Zresztą tak jak wspominaliśmy, nie jest to takie nasze ulubione miejsce, bo jest no, głośno i plastikowo. Dobra, dobra, już nie narzekam. Nie narzekam, stwierdzam fakty. Także idziemy, było albo miło. Wydaje mi się, że to jest super miejsce dla rodzin z dziećmi, bo jest wyznaczone kąpielisko, jest właśnie dużo dzieciaczków, no i jest co robić.
Ale my spragnieni ciszy i spokoju.